Dwie wsie, Waniewo i Śliwno, dwa brzegi rzeki Narew, połączone zostały ścieżką edukacyjną. Kilometrowa ścieżka jest teraz bardzo popularną atrakcją turystyczną. Przeprawa nie jest długa, ale dosyć interesująca, bo oprócz tego, że idziemy wśród... Tataraków. Przeprawa nie jest długa, ale dosyć ciekawa, ponieważ poza spacerem wśród tataraków, co pewien czas napotykamy na koryta rzeki, przez które trzeba się przeprawić. To oznacza, że musimy wsiąść na takie specjalne platformy i przeciągnąć się za pomocą lin na drugą stronę. Innym ciekawym miejscem na rzece Narew jest zerwany most w Kruszewie. Związana jest z nim bardzo ciekawa historia, która mówi o tym, że w momencie, kiedy budowany był most, kompletnie to nie szło robotnikom i na pomoc im pojawił się diabeł. Zaproponował on, że przyspieszy budowę mostu, przy jego pomocy powstanie on w ekspresowym tempie, pod warunkiem, że pierwsza osoba, która przejdzie po tym moście, zostanie mu przekazana w ofierze. Robotnicy się zgodzili i rzeczywiście most powstał w ekspresowym tempie i w dniu, kiedy był otwierany, trzeba było też dokonać zapłaty. Żeby przechytrzyć diabła, robotnicy puścili mostem kulawego, chorego konia. Diabeł się zdenerwował na zachowanie robotników i postanowił ich ukarać. Poinformował ich, że każdy most, jaki stanie w tym miejscu, będzie stał maksymalnie 11 lat, następnie wybuchnie wojna i most zostanie zniszczony. Tak też się stało. Most został otwarty w 1903 roku. 11 lat później, w 1914 roku, wybuchła I wojna światowa. Most został spalony. Kolejny most odbudowany w tym miejscu był w 1928 roku. Jak możemy łatwo policzyć, w 1939 wybuchła II wojna światowa i kolejny most został spalony. Od tamtego czasu podobno nikt już nie ma odwagi, żeby podjąć w ogóle rozmowy na temat budowy kolejnego mostu.